Mną Przemek Lewandowski, zawodnik mi tutaj AZS Bratysławia i student Politechniki Wrocławskiej. Co studiujesz, Przemek? I chyba kończysz już studia. Tak, tak. Jestem mój ostatni semestr automatyki i robotyki na Wydziale Elektrycznym. I co? I zaczynamy później. Szkoda, że żegnam się i jako miałem możliwość tylko jednego startu tak naprawdę w Akademickich Mistrzostwach. Właśnie, jesteś po raz pierwszy na Akademickich Mistrzostwach Polski. Powiedz, jak Ci się podobało i jak Ci dzisiaj poszło? Przede wszystkim jest to niezwykłe wydarzenie. Atmosfera tutaj, entuzjaści dwóch kółek przyjeżdżają, gromadzą się, poznajemy się, koledzy, koleżanki z różnych uczelni. Także jest naprawdę świetnie się tu czuję. Przemek, pierwszy raz jesteś na AMPAK. Dlaczego dopiero pierwszy raz? Przede wszystkim 2 lata temu dołączyłem do waszej drużyny tutaj. Tak naprawdę przez przypadek moja zajawka z kolarstwem udała się na stażu, kiedy byłem, poznałem takiego 40-parolatka. Zawdzięczam Andrzejowi tak naprawdę, mojemu opiekunowi stażu, moją zajawkę i wkręciłem się do was. Zacząłem od maratonów i przede wszystkim do XC, no nie przymierzałem się ze względu na to, że troszeczkę wydawało mi się to inne, a specyfika jazdy i przygotowanie zupełnie inne. Jakieś odczucia powyścigowe, komentarz? Uczucia takie, że dostał organizm strasznego kopa, dopiero na trzeciej pętli złapałem oddech tak naprawdę. No i później jechało się coraz lepiej. I tak naprawdę, słuchajcie, intensywność jest na 100%. Kiedy ja jadę maraton, jestem w stanie troszkę rozłożyć te siły. Tutaj trzeba dawać z siebie szybko, wszystko na każdej pętli, nie? Także to jest ta różnica i mój organizm jeszcze nie jest do tego przystosowany. Okej. Ze mną Piotr Kawczyk. Piotr co prawda nie reprezentuje naszej drużyny Mi Tutaj AZS Bratysławia, ale tutaj na AMPAK jest jako student Politechniki Wrocławskiej. Jestem Piotr Krawczyk, reprezentuję drużynę Real 6400 z Leszna. Jechałeś, jak liczę, w pierwszej dziesiątce dzisiaj. Świetny wyścig. Co się później stało? Myślę, że jakiś błąd taktyczny się wkradł. Za późno zjadłem pierwszego żela, a potem już w zasadzie czułem coraz bardziej, jak zaczyna mnie odcinać. Za późno zjadłeś żela, błąd taktyczny generalnie. I w którym miejscu skończyłeś? 14 pozycja, ale nie jestem zadowolony z tego. Który raz jesteś na AMPach? No jest to pierwszy raz. Jesteś na pierwszym roku studiów? Tak, tak. Co studiujesz? Automatykę i robotykę. Na jakim wydziale? W4, czyli elektronicznym. Na wydziale elektroniki, na moim wydziale, który ja skończyłem informatykę. Jest dużo czasu, żeby tam pogodzić kolarstwo i studia. Jest na to czas. Piotrek, jakie plany na ten sezon i czy złapałeś zajawkę na AMPy, tak jak Przemek? Myślę, że tak. Złapałem zajawkę na AMPy, i na XC. To jest właśnie, co jeździć do tej pory? Inne życie. No, w zasadzie głównie maratony. Na średnim dystansie. Dziękujemy bardzo. Ze mną był Piotr Kawczy. Pozdrawiam rodziców, wszystkich znajomych, którzy wspierają swoją dziewczynę, Nikę. Pana prezesa też z Leszna. Pozdrawiam. Super poszło i widzimy się za rok na AMPach. Dzięki. Mikołaj Dziewa, 6. Na co dzień SGR, Specialized Srebrna Góra. Mikołaj jakiś taki niezadowolony. No niezadowolony, miałem ambicje na wejście w pierwszą piątkę, ale niestety. Chłopaki narzucili takie tempo na pierwszej rundzie, że zdecydowałem się jechać swoim tempem i utrzymałem to 6. miejsce. Tak, ale chyba niewiele tak naprawdę brakło. Czego myślisz na tej ta trasa? Nie sprzyjała chyba samotnej jeździe. No nie, na drugiej rundzie zostałem już sam, a nie było jakichś odcinków, gdzie można było po prostu mocniej pocisnąć. Tylko trasa sprzyjała jeździe w grupie, no i niestety, jechałem cały wyścig sam i tak to się skończyło. Mikołaj Dziewa, 6. Open, 3. w typach uczelni Politechnika Wrocławska, reprezentant. Jakieś na koniec słowa, pozdrowienia? Pozdrowienia dla całej ekipy ze Srebrnej Góry. Powodzenia dzisiaj w Pecu.